Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dziś chciałabym Wam pokazać, jak przygotować kolejną ozdobę wielkanocną. Do jej wykonania potrzebujemy styropianowe jajo, papierową chusteczkę, kolorowe wstążki oraz piórka. Klej Wikol, ostre nożyczki, kilka szpileczek, mogą być takie ozdobne jak u mnie. Jeśli ktoś ma w domu długą wykałaczkę, to bardzo się przyda. To styropianowe jajko, które dostaliście z przedszkola, możecie pomalować jak jasną farbą. Dlaczego jasną? Dlatego, że za chwilkę będziemy przyklejać na to jajo serwetkę papierową i żeby dobrze był widoczny wzór, to bardzo ważne jest to właśnie, żeby malować na jasne kolory. Ja tutaj moje jajeczko już mam pomalowane, pokażę Wam bliżej, nie wiem czy będzie widać. Jest pomalowane na biało i ma takie niebieskie cętki. Pamiętajcie, że malujemy styropian przy pomocy gąbeczki, a nie przy pomocy pędzla. Żeby ułatwić sobie sprawę, podpowiem Wam, że na tą długą wykałaczkę właśnie możecie sobie to jajo naciać i wtedy nie musicie trzymać za mokrą powierzchnię, tylko za suchy patyczek. W związku z tym, że ja to jajo już mam pomalowane, to przystępuję do wycinania wzorków z serwetki papierowej. Już Wam pokazuję. Serwetkę trzeba rozłożyć i teraz tak, są dwa sposoby. Albo możemy sobie te wzorki powydzierać, zobaczcie. Ja mam na swojej serwetce takiego kogucika. Widzicie? Albo możecie sobie z serwetki powycinać przy pomocy nożyczek. Jak kto woli, komu jest wygodniej może powycierać, komu jest wygodniej powycinać może przy użyciu nożyczek wyciąć. Zobaczcie. I kolejna bardzo ważna rzecz, o której musicie pamiętać, to jest to, że każda chusteczka ma trzy warstwy, a nam jest potrzebna tylko ta, na której jest kolorowy wzór. Czyli zobaczcie, ja jedną warstwę zdejmuję, ona idzie do kosza, druga też i zostaje mi tylko ta kolorowa. Ze wzorami. Tak samo robię z tą serwetką. Zdejmuję jedną warstwę. Zdejmuję drugą warstwę. I zostaje ta warstwa kolorowa. Dobrze. Kochani, ja mam przyszykowany klej Wikol w miseczce. Ponieważ klej Wikol ten w tubce on jest bardzo gęsty, poproście rodziców, żeby Wam go troszeczkę rozrobili z wodą. Czyli wyciskacie z tubki do miseczki trochę kleju, dolewacie wody i mieszacie, aż się dobrze rozmiesza. Jak bardzo trzeba go przy użyciu wody rozrzedzić, tak żeby Wam z pędzelka kapał. Jak macie w ten sposób przyszykowany klej, to teraz nasze jajeczko smarujemy tym klejem. Myślę, że możecie posmarować połowę jaja.
Ja mam już posmarowane. Przykładacie chusteczkę. Zobaczcie. I teraz paluszkiem doklepujemy tą serwetkę do jaja. Mój kogucik już jest na mojej pisance. Przyklejam dalej to, co mam wycięte. Smaruję sobie klejem. Pamiętajcie, żeby ten klej dobrze rozsmarować, żeby Wam nie kapało. Przyklejam kolejny wzór. Przekładam do jajeczka i paluszkami przyklepuję. Zobaczcie, tutaj mimo, że klepię paluszkiem, ta serwetka mi się nie przykleja. To znaczy, że ja w tym miejscu po prostu nie mam kleju. Odsuwam troszeczkę tą chusteczkę i przy pomocy pędzla smaruję. Zobaczcie, jak ta wygałaczka ułatwia Wam zadanie. Nie muszę malować po paluszkach, nie muszę trzymać za to mokre jajo, trzymam po prostu za patyczek. Ja sobie tutaj oprę o stolik, będzie mi wygodniej. Wy też możecie sobie o Wasze stoliki oprzeć. Zobaczcie, tak to wygląda. I teraz jak popatrzymy tutaj z tej strony, nie wiem, czy będzie to dobrze widać, ta serwetka mi się nie dokleiła. Pamiętajcie, że brzegi muszą być bardzo dobrze doklejone. Z tej strony zostało mi jeszcze wolne miejsce, dlatego wytnę sobie kilka wzorków. Pamiętajcie o rozdzieleniu. Potrzebujemy tylko jedną warstwę. Czasami jest to dość trudne zadanie, bo te warstwy są ze sobą dobrze sklejone. Mi się udało. Smaruję klejem. Przyklejam.
jak Wam idzie. Zdejmuję dwie warstwy. Ciach. Smaruję klejem. I przyklejam. Pamiętajcie o tym, że Wasze paluszki, żeby doklepywać dobrze serwetkę, muszą być czyste. Jeżeli ktoś czuje, że ta serwetka zaczyna mu się kleić do paluszków, to trzeba na chwileczkę odłożyć pracę i umyć ręce. Dobrze, moje jajeczko już jest klejone i teraz bardzo delikatnie pędzlem na całe jajo nanoszę klej. Ważne jest, żeby w jednym miejscu tym pędzlem nie smarować wiele razy, żeby ta Wasza serwetka Wam się po prostu nie rozmoczyła i wzorki nie uległy zniszczeniu. Nie martwcie się, że ten klej troszeczkę zakrywa Wam te wzorki. On teraz jest taki biały, mleczny, ale klej Wicol ma to do siebie, że w momencie, kiedy wysycha, robi się przeźroczysty. Smarujemy całe jajeczko. Trzymamy cały czas za patyczek. Za tą naszą wykałaczkę. Dobrze. U mnie już pomalowane. I teraz potrzebujemy kilku minut, żeby to nasze jajo wyschło. Dobrze, moja pisanka już w międzyczasie wyschła. Umyłam też ręce, żeby móc dalej pracować. Zostały nam jeszcze do przyklejenia piórka. Jak to zrobić? Przy pomocy tego samego kleju malujemy sobie kawałeczek naszej pisanki i przykładamy w to miejsce piórko. Tak samo jak przyklejaliście chusteczkę. Zobaczcie. To piórko dodatkowo, żeby lepiej się trzymało, możecie pomalować klejem. Jeżeli ktoś ma duże piórko, to żeby mu nie odstawało bardzo, pokażę na jakimś większym. Może odciąć sobie tą końcóweczkę, bo ona jest bardzo sztywna. Maluję klejem. I przykładam. Zobaczcie. Ja
sobie przykleję jeszcze może jedno. Mam jeszcze takie ładne pomarańczowe. I też odcinam tą część twardą, tą końcówkę piórka. Smaruję klejem. I przyklejam do mojej pisanki. One mi się dość dobrze przykleiły, więc nie będę już ich smarować na wierzchu. Zobaczcie. Tak, możecie sobie okleić swoje jajo, swoją pisankę. I musicie poczekać, aż to jajeczko wyschnie. Ja w międzyczasie pokażę Wam, jak zrobić kokardkę z tych wstążek, które dostaliście. Bierzecie sobie dwa kolory. Zobaczcie, ja mam niebieską i zieloną. Składacie je sobie równo. I na szpileczkę nakłuwacie. Te osoby, które chcą zawiesić sobie później swoją pisankę, zostawiają troszeczkę dłuższy koniuszek. Widzicie? I tą szpileczkę wbijają troszeczkę dalej. Przebijamy obydwie wstążki szpileczką. I teraz tak, żeby nam powstała kokardka, to zobaczcie. Ja sobie robię takie ucho od kokardki i przebijam szpilką wstążki. Mam nadzieję, że to jest w miarę widać. Robię kolejne ucho i nakłuwam na szpileczkę. Mam kokardkę, prawda? Te końce możecie ze sobą związać. Ważne jest, żeby one były związane równo. Resztę obcinamy. Ale jeżeli macie taką długą wstążeczkę, to zobaczcie, jak zrobicie kilka takich uszu. Ja mam jeszcze jedno ucho. Jeszcze jedno ucho. Jeszcze jedno ucho nadziewam. Nakłuwam tutaj na szpileczkę. I jeszcze jedno. Szpileczka wypadła. Ale nie szkodzi, da się naprawić. I jeszcze jedno ucho. Powstała nam taka kokardka, a właściwie kilka kokardek. Zobaczcie. I taką kokardkę możecie wykorzystać do ozdobienia swojej pisanki. Ja ją wybiję tutaj na górze. Moje jajeczko jest już prawie gotowe, tylko zobaczcie, nie zostawiłam sobie troczków do zawieszenia. I co zrobić, żeby ono nam stało? Do tego możecie wykorzystać trzy szpileczki. I teraz co z nimi zrobić? Od tej strony, na której pisanka ma stać, wbijamy jedną, drugą i trzecią szpileczkę. Ważne jest to, żeby je wbić w kształcie trójkąta. Zobaczcie. Moja pisanka jest gotowa. Mam nadzieję, że ten projekt podobał się wszystkim modelowym przedszkolakom. Macie do ozdobienia jeszcze jedno jajo. Możecie je ozdobić w ten sposób, w który ozdobiliśmy tą pierwszą pisankę, czyli tak zwanym dekupażem.
ale jeżeli macie swoje własne pomysły, to możecie je śmiało wykorzystać. Życzę Wam udanej zabawy i do zobaczenia w następnym projekcie.